Grzegorz Zboiński wraz z żoną Danutą oraz córką Anną i jej mężem prowadzą gospodarstwo rolne, które pan Grzegorz odziedziczył po ojcu. Pradziadek pana Grzegorza, Wojciech Zelma, w 1923 roku kupił od niemieckiego właściciela ziemskiego duże 55-hektarowe gospodarstwo wraz z budynkami. Gospodarz ma 35 hektarów gruntów. Uprawia rzepak, pszenicę i pszenżyto. Jego córka Anna wraz z mężem prowadzi hodowlę drobiu. Produkcja kurczaków odbywa się w 6 cyklach po 15 tysięcy sztuk, co daje około 90 tysięcy sztuk na rok. Dodatkowo pani Anna prowadzi hodowlę psów rasy Bernardyn. Właściciele chętnie korzystają z dofinansowań na rozwój gospodarstwa. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gospodarstwo państwa Zboińskich zostało wyposażone w płytę obornikową, ciągnik, maszyny rolnicze oraz wymieniono pokrycie dachowe budynku inwentarskiego. Ciepłą wodę dla użytku domowego zapewniają kolektory słoneczne. Ponadto w swoim gospodarstwie pan Grzegorz posiada dwa ciągniki marki Ursus, ciągnik Zetor, kombajn John Deere oraz siewnik talerzowy i sprzęt uprawowy. Radosław Wiliński. Młody rolnik wraz z małżonką prowadzi gospodarstwo rolne w Skarlinie, które przekazał mu w 2012 roku jego ojciec Zygmunt Wiliński. Prowadzi on produkcję roślinną i zwierzęcą. 24 hektary gruntów uprawnych obsiewa jęczmieniem, pszenicą, pszenżytem, owsem oraz rzepakiem. W gospodarstwie państwa Wilińskich hoduje się trzodę chlewną w cyklu zamkniętym. Z 8 macior gospodarz uzyskuje około 150 sztuk tuczników rocznie. Gospodarstwo wyposażone jest w dobry sprzęt rolniczy, w tym kombajn John Deere, dwa ciągniki marki Ursus i Zetor oraz maszyny uprawowe. W gospodarstwie pana Radosława dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstała płyta obornikowa. Państwo Wilińscy są ukierunkowani na rozwój rolnictwa i zainteresowani pozyskaniem dofinansowań z programów przeznaczonych na rozwój rolnictwa. Pan Radosław Wiliński jest aktywnym członkiem kółka rolniczego w Skarlinie. Pan Andrzej Katryński wraz z małżonką Janiną prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 61 hektarów, położone w przysiłku Tabory w Radomnie. Z ustaleń poczynionych przez rodzinę na podstawie kronik parafialnych i innych dokumentów wynika, że obecne gospodarstwo pana Andrzeja jest w rękach rodziny Katryńskich od ponad 500 lat. Od XVI wieku po dziś dzień gospodarstwo przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Pan Andrzej i jego żona Janina mają troje dzieci, które obecnie studiują finanse i zarządzanie na renomowanych uczelniach. Ostatecznej decyzji o tym, kto będzie kontynuował kilkuwiekową tradycję prowadzenia gospodarstwa, jeszcze nie podjęto. W gospodarstwie pana Andrzeja prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. Corocznie na własnych gruntach gospodarz sieje pszenicę, pszenżyto, jęczmień, żyto i kukurydzę. Produkcja zwierzęca opiera się na 60 maciorach, z których w cyklu zamkniętym produkuje się około 1000 sztuk tuczników rocznie. W gospodarstwie hoduje się również 40 sztuk bydła opasowego. Gospodarstwo państwa Katryńskich jest zmechanizowane. Zarówno sprzęt do uprawy roli, jak i wyposażenie budynków inwentarskich jest wysoce sprawne i dobrej jakości. Do uprawy roli wykorzystuje się kombajn New Holland zakupiony w 2014 roku, ciągnik marki New Holland, ciągnik Zetor i dwa ciągniki Ursus.
Ponadto dwie prasy do słomy, agregat siewny i ładowarka. Budynki inwentarskie są wyposażone w paszociągi. Gospodarze są otwarci na pozyskiwanie dotacji z programów na rozwój rolnictwa. Planują budowę silosów zbożowych.